zdolny. O, jaka oszusta. Robione czy prawdziwe? Prawdziwe. Czyli tylko tak mocno umalowane. Duże masz usta chyba, nie? Bo przeważnie dziewczyny sobie takie muszą robić. No, dość są spore. A ile ty masz lat? 20. Skąd jesteś? Obecnie mieszkam w Anglii. A, to daleko. A, bo ja mam na wiekle w Brytanii ustawione. To dlatego pewnie. Bo chciałem z ziomeczką się zobaczyć i przestawiłem na Wielką Brytanię i w sumie znaleźliśmy. I co tam robisz? Nic, uczę się i pracuję. Czym pracujesz? W sklepie. Czym? A uczę się. Z czym? Z ubraniami. A. Ale i co, długo jesteś już w Anglii? 8 lat. Po kupę czasu, nie? A ty co robisz? Ja jestem nierobem ogólnie. Nie, sobie tak tam działam w odzieży bardziej, wiesz? Ale bardziej ze swoją marką. Więc takie rzeczy. A co ty tam z rodzicami, czy sama wyjechałaś, czy jak? Z rodzicami. Ale teraz dalej z rodzicami mieszkasz? Tak, no. I co, pewnie tutaj szukasz, tak jak ja, miłości, tak? Nie, nudzi mi się po prostu. A czemu ci się nudzi? Nie mam co robić, straszna pogoda jest, wiesz? Tam chyba często, co? W Anglii jest straszna pogoda. No, ale teraz tym bardziej, bo są zalane ulice. A jak masz na imię? Wiktoria, ty? Wiktoria? Kurde. Przeważnie jak spotykam ładną dziewczynę, nie powiem, że jeszcze fajną, no bo nie wiem jaka jesteś, bo nie będę ci tak słodził, ale przeważnie jak ładną dziewczynę spotykam, to ma na imię Wiktoria. O. No. No. Chyba nie A ty jak masz przypadek. na imię? Ja mam Kasiusz na imię. Kasiusz. Dziwne imię Jeszcze takie. raz, no. Ale tak mam. Chodzi taka anegdota, że ojciec się cieszył, że syn się urodził, kolejny. Miało być Kacper albo Klaudiusz. On się tak cieszył, poszedł upity i wyszło Kasiusz i tak zostało. Kasiusz, no pierwszy raz się spotkałam z takim imieniem. Fajne, w sumie oryginalne. Kojarzysz Mohameda Aliego? Nie, ale to pewnie jakiś... nie wiem, w sumie nie wiem. Nie, tak nie wiesz, to nieważne. A czyli no dzisiaj, jutro na którą do szkoły? Jutro? Jutro nie idę, nie chce mi się. Ale to nie możesz bagarować. Co? A nie, to jest spoko. Nie chce mi się. Ale nie można bagarować. Można. Nie W Anglii można. można. Masz rodzeństwo? Mam dwóch braci, ale w Polsce siedzą. Starszych? Starszych, no. Czemu siedzą w Polsce? Bo kobiety, ta rodzina pewnie. No, niestety. A ty? Kiedy? A ja? Za mąż. O, nie wiem, nie planuję jeszcze. Ale chłopa masz, czy nie masz? Nie. A kiedy ostatni raz miałaś? Ja? Rok temu. I czemu się rozstałaś? Nie wiem, wiesz, poróżniliśmy się trochę. On jest ogólnie nie Polakiem też, więc nie chciał mnie przedstawić rodzinie za bardzo. Bo jest innego wyznania, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu, wiesz. Islam, tak? Był? Czy coś to miało? Tak, no. Ale ile z nim byłaś? 2 lata. Długo. No i tak stwierdziłam, że no nie ma sensu. Ale czemu? Wytłumaczył cię? Czemu nie chciał cię przedstawić? No, powiedział, że jego rodzina mnie nie akceptuje, a jego brat mówił, że akceptuje, więc wydaje mi się, że po prostu chyba nie planował, bo... No, on Możliwe, tak. że u nich jest tak, że oni muszą w tym samym środowisku chyba, co? Musiałabym być muzułmanką, więc też się trochę tego przestraszyłam, bo bym raczej nie zmieniła dla nikogo. A jesteś wierząca czy niewierząca? Ja jestem wierząca, tak? ale nie praktykująca. Czyli jak to rozumieć? Czyli no wierzę, ale nie chodzę do kościoła. Aha, chyba ja nie jestem niewierzącą osobą. Aha. Okej. Okay. Tak to bywa. A kiedy do Polski zjeżdżasz?
Na stałe na pewno nie, bo nie mam po co, ale teraz będę jakoś w czerwcu, bo muszę na brateczku jechać. No Do ciebie. teraz to nie takie teraz, a do mnie kiedy? Do ciebie? Skąd w ogóle jesteś z Polski? Obecnie Warszawa. O, ja Bydgoszcz. Ale pochodzę z Iławy, a kupę czasu mieszkałem w Trójmieście. Teraz od niedawna do Warszawy przyjechałem. Dopiero. Szukać miłości. Powodzenia. Ale jakoś się mogę znaleźć. Znajdziesz. Nie. Nie, bo nie chcę. To chcesz czy nie chcesz? Szukasz, a nie Ja już sam nie wiem, czego ja chcę. Nie, ja niedługo wyjeżdżam na ten. Na Wyspy Kanaryjskie i będę tak o. Aguaha. chcesz. Aguaha. Aguaha. Nie, ale to kiedy mnie odwiedzisz? Ciebie? W czerwcu. O ja, to późno. Przeważnie, bo wiesz, że Wiktoria, tak? No, i tamtą Wiktorię, którą spotkałem i prawie też się zakochałem, tak jak w tobie, to też była z zagranicy. O, A. będę jeszcze w kwietniu. Prawdopodobnie, jeszcze nie wiem, ale planuję. Podasz swojego Instagrama? Na No, czacie. okej, napiszę ci. To napisz na czacie. Bo przerabiasz mocno fotki, czy nie? Nie potrafię. A, nie potrafisz na pewno. Każdy Nie, potrafi. umiem tylko filtr, serio, umiem tylko filtr dać, Ja nic też. więcej. I kusioks. Ale nie masz prywatnego? Chyba nie. Ja nie lubię, jak ktoś ma. Dziewczyn. Może samo. A ile masz wzrostu? Niska, jestem 1,60 m. A wagi? 52. 2 kg za dużo. Nie. Tak. Nie. Tak, Mam to dobrą. nie Jak no. to? No jak masz 1,60 m, to co najmniej minus 10 od wzrostu. No, ale to bym była straszną taka wychudzona bym była. A jak ja przecież znam dziewczyny, co mają po 1,75 m i ważą 50 kg. Ale to są wychudzone. Tak? Muszę To 2 kilo zjechać. musisz, bo jak się spotkamy i ty będziesz za dużo, to ja nie wiem, co z nami będzie. Także wiesz, musisz się wziąć do czasu. Przytyję specjalnie. Nie, bo wtedy to Jakub, już wiesz. też mam ślub w czerwcu. Spytaj To w się, ogóle z kim po. idzie. Hach, 5 złotych. A z kim idziesz na to wesele ze mną, czy jeszcze nie podjęłaś decyzji? No, już, no, mogę z tobą pewnie. Akurat nie mam z kim iść. Planowałam koleżankę wziąć. Trochę głupio, nie? Ja. To Czytał, nie? normalne. A w czerwcu którego czerwca? A ja też mam wesele, czy w czerwcu? Ale Kuzyna. mówię. To ja pójdę z tobą, się wymienimy. Ja, ale to byś musiała schudnąć. Kurwa, ty. Mateusz No dobra, Karbowski mam jeba długo czasu, cratataja to spoko, pedala, dam radę. ale ona ma wary 5 Tylko 2 kilo złotych. na szczęście. No normalnie 2 kilo, bo to A ja. ty, to ty chyba trzeba, co? Ile ty masz wzrostu? Ja mam 90. No a ile ważysz? 5 kg za dużo. No, to zjeżdżaj z tym. Ale wiesz, u chłopaka to inaczej. Ja ogólnie No ale. całe życie, bo u chłopaka jest jak ma 90, to 90 kg powinien ważyć. Niby tak jest. Ale ja całe życie, większość życia ważyłem tak do 80 kg. Teraz jak już tak mniej trenuję, to trochę płotki. To jest przerobione. Nie, to nie jest. Tak. Tutaj jest tylko filtr. No to Przysięgam, nie dziwne. umiem przerabiać zdjęć. To Filtr tylko dziwne umiem jesteś dać. też. Umiem tylko używać jakiś kop, coś, kut, coś tam, kurwa, odcinać coś, że robisz na Instagrama, żeby ci wskoczyło całe zdjęcie. Chciałabym przerabiać, bym sobie tak przerobiła zarąbiście, że w ogóle. Po co? Ale to jest stare zdjęcie. To byś 2 lata temu chyba. oszukiwałabyś ludzi wtedy. O. Jakbyś przerabiała zdjęcia. Bo wtedy wiesz, ktoś byś się zauroczył w tym przerobionym,
aby potem Zwoła cię powiedzieć, zobaczył na że żywo zobaczył mnie i zobaczył, że 2 kg za dużo ważysz i lipa. Myślę, żeby to zauważył. No, wydaje mi się, że tak. Te 2 kilo. Ja na pewno bym zauważył. Ja mam tak, że do 50 kg spotykam się z dziewczynami. Bo Do może 50. jeszcze nie spotkałem, nie? Żadnej. Bo patrz, ten wąs jeszcze żadną nie trząsł, nie? Serio? No. Długo go zapuszczasz? No, to 18 roku życia. Jak się nazywasz? Ja? Teraz dałem ci lajka. Pod trzema ostatnimi zdjęciami. Jeszcze jednego. Paragrafa raliam sam jesteśmy chuj wie gdzie. Alkohol leje się ale a wódka piwo o 5 złotych. Paragrafa raliwa są pozdro. Nie wiem, który to ty. Ten w prywatne konto. No tak, ale... I taki brzydki. Teksem na profilowym. Bo jak ktoś mnie... Kasia ścisz te powiadomienia PLS 5 złotych. Ale fajnie, ktoś mi miniaturkę zrobił. Taką przerobioną. Zobacz. A to w sumie kiedyś tak wyglądało, jak miałem długie włosy. Weź w tą bardziej, bo nie widzę. Widzisz? No, a Podobny? ty Zboczona Maja, zapraszam na Podobny kanał do mnie? Zboczona Maja. Rozbieram się No, teraz na może live. trochę? Zapraszam Już na wtedy kanał miałem inne Zboczona włosy, ale Maja. zajebiście. Rozbieram się teraz na live. Zapraszam na kanał Zboczona Maja. Rozbieram się teraz na live. Ej, ja 5 nie wiem, co mi się złotych. dzieje z Instagramem. Ja nie wiem, który to ty jesteś. Tutaj cię nie ma. Już ci polajkowałem zdjęcie. Które? CBX HDC jebac gejusia spam na czacie elo 100 złotych. CBX HDC mówi jebać gelusia spam na czacie. O, pa. Pierwszy raz mam tak, nie? Że aż tyle osób jest na live. Co? W jakim live, Casey? Na YouTubie aż muszę nagrać. Zobaczcie. 5200 osób na live. I rozmawiam z Wiktorią. Wiktorią, nie? I tu jest Donkasio. 5200 osób Ciebie ogląda, wiesz, teraz. Coś nagrywasz? No, jesteś na live na YouTube. Serio? No, normalnie. Nie no, żartuję przecież. Tak, tak czasem robię tak Ej, dziewczyny ale to w by się zgadzało! Wiesz czemu? Bo mi coś tutaj na Instagramie się odwala. A ja Dlatego. jeszcze nie podałem twojego Instagrama nikomu. A to dlaczego każdy lubi? Bo ty to przeczytałeś. Nie, nie przeczytałem. To to z czemu tym każdy filtrem daje umie mi zdjęcia już i przerobić. dodaje mnie? Tomasz Ostrowiecki. To z tym filtrem umie już przerobić. Nie, no to teraz cię poddaję, patrz, bo teraz pokazuję dopiero twój nick. Aha, ej, ale wiesz co, dlatego ja nie mogłam cię znaleźć, bo dużo ludzi właśnie mi lajkuje zdjęcia i ja tak Aha. mówię, kurde. To teraz im wrzuciłem na czat, to teraz będziesz miała spama dopiero. Ja nie wiedziałam, że ty coś nagrywasz. Nie wstyd. Teraz będą ci spamować w ogóle na czacie, bo im podałem na czacie. A już w ogóle moderatorzy mogli zaspamowali twoim Instagramem. Teraz będziesz miała wszystkich tam z Anglii. Będą pisać i cię podrywać. Ale dobra. A ile osób ma ci napisać tam na, w prywatnej wiadomości, żebyś przyjechała do Kasiusza? Oby. Ja mam na Instagramie jak coś tą Kasię. Okej. Zobaczę sobie. Mój pies mnie atakuje. Masz psa? No. Ja mam świnkę morską. A i też miałam kiedyś świnkę morską. Nie no, żartuję, ja się boję takich rzeczy.
Tak? Nie lubię takich rzeczy. No. Ja się boję, ale lubię, podoba mi się. Ale to, co z naszą miłością będzie? No chyba nici. Czemu? Musisz schudnąć parę kilo, nie? Ile? Nie wiem, ile masz? Aha, pięć. No pięć, no to wtedy zobaczymy. A ty dwa razem najpierw zapytaj musisz. Się koleżanki o rozmiar dobra, stanika i butów 5 zł. Karmazyn pyta twój rozmiar stanika i butów. Nie posiadam. Nie posiadasz stanika? Nie, ani butów. Ale jaki nosisz stanik? Nie posiadam. Nie Ale noszę. No jaki nosisz? No na pewno Cibi X HDCJG, no, kurde jebana XD 100 zł. Cibi X HDCJG, kurde jebana. Pozdro, byku. Ale no jaki, jaką masz miseczkę? Nie wiem, nie znam się. A, no, nie znam się. No, no. A jaki masz rozmiar butów? Nie wiem, piątkę. Nie wiem na polskie, jaki to jest rozmiar. Piątkę? No, jaki to nie jest rozmiar na polskie piątkę? 36. W sumie jak na łyż wyszło, mi wypożyczałam, miałam chyba 36. 37? 37. 37 to duży, jak na jakimś wzorze. A nie, w sumie nie. Miałem kiedyś dziewczynę, miała 1,56 m. Miała chyba 35 albo 6. No. Piszą, że 16, 37 około. 59, 46. No. Ładny. A miałaś tylko jednego chłopaka? No. I to był twój pierwszy chłopak do seksu? Tak. Już innego nie miałaś przez rok? Możesz sobie podarować. Czemu podarować? Chcesz się o takich rzeczach mówić? Nie wiedziałam, że tyle ludzi nas ogląda. Żartowałem, nikt nas nie ogląda. Nie kłam, bo właśnie zauważyłam na moim Instagramie. Gdyby może tego, jakbym nie sprawdziła, to bym ci może uwierzyła. No dobra, dlatego mogłem nie mówić o tym Instagramie. Ale co, o seksie rozmowa to jest wstyd? Przecież mogłem ci nie powiedzieć i zadawać takie pytania. Nie, w sumie nie mam się czego wstydzić. No nie, no to był mój pierwszy chłopak. No ale teraz to sporo ich miałeś, tak? Przez ten rok no nie, ciągle ten... Nie, właśnie tylko ten jeden. Czyli czekasz na mnie? Nie. Normalnie tego... czekasz, ale byś musiała schudnąć. Weronika. 2 kilo, nie poświęcę się. Będę no, jadła. To ja tym bardziej i się będę poświęcę. Się głodzić. Ja ty też. Zresztą masz 5 kilo, masz więcej. Ja mam 5 kilo i wiesz, dla kogo się poświęcę tylko? Dla walki mojej przyszłej. Cibi tak, X HDC i szukaj Golusia, bo to frajer, co se pifejma na telo dla biedaka JGXD 100 zł. Cibi X HDC, pozdro, byczku. Nie sprawdziłam twojego Instagrama, w sumie czekaj, muszę zobaczyć, bo ten pies mnie irytuje. No to lecimy po 7 koła łapek w górę, ogień jada, jada. Jak ty tam się nazywasz? K? Don Casio. Dobra, i lecę też, bo zaraz trzeba iść spać. Dobra. Pozdrawiam. Don Casio jak coś. I możesz dobra. Się zobaczyć na live, a potem pewnie będzie shot z tobą na YouTubie. Bo z ostatnią Weroniką oglądało to 300 tysięcy osób na o. YouTubie. Twojego Instagrama też podałem, ale przez to, że ważysz za dużo, miłości z tego nie będzie, Weronika. Wiktoria, w ogóle mylisz moje Wiktoria. Imię. Dobra. No to tym bardziej miłości z tego nie będzie. Hej, papa. Pa. Pa.